No, więc tak wspomnimy osobom, które może nie są zaznajomione z tematem. Weganie nie jedzą żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Tak więc mięsa, ryby też, bo niektórzy myślą, że mięso to nie ryba. Mleka i tego typu produktów, ale to nie sprawia, że jesteśmy jakimiś szamankami i że jemy najlepsze, tylko trawę. Właśnie najlepsze, jak ludzie myślą, że tu jest tylko trawa do jedzenia pozostaje. Tak. Cześć! Z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Jestem blogerką kulinarną i weganką. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać przepyszne pralinki z mango i kokosa, które będą wegańskie. Ponadto porozmawiamy dziś o empatii, szacunku i zrozumieniu, jeśli chodzi o temat weganizmu. Tak więc zapraszam Was do kuchni. Jestem tu dzisiaj z moją przyjaciółką Alex z vloga Alexa Vlog i dzisiaj przygotujemy właśnie przepyszne wegańskie pralinki z mango. Więc ja przeszłam na wegańskie, bo po prostu nie było mnie do końca stać na tym etapie mojego życia. Mi się wydaje, że ja przeszłam ze względów zdrowotnych na początku, a potem doszły te wszystkie aspekty jak zwierzęta i planeta, jak już obejrzałam te wszystkie dokumenty i po prostu otworzyłam oczy na to wszystko. Mm-hmm. Właśnie dzisiaj chciałyśmy porozmawiać z Wami w Cooking Challenge nie o tym, żeby inni nas tolerowali i szanowali, ale raczej o tym, że my szanujemy i tolerujemy innych, ponieważ to jest no, nasz wybór, każdy ma swój własny wybór, jaką ma dietę i nie jest ważne, co się ma na talerzu. Tak, tylko trzeba dbać o relacje i wiadomo, że takie różne nawyki żywieniowe mogą te relacje zepsuć. Niektórzy na początku się śmieją, bo nie rozumieją, no nie, to takie chyba jest naturalne. Ale jak to wszystko zaczyna być takie, bardziej są z tym zeznajomieni i przyzwyczajają się do tej myśli, że ktoś nie je i dlaczego i po co i tak dalej i co to daje. No to moja rodzina tak samo i moi znajomi. Wystarczy tylko właśnie pokazać, że to nie jest nic strasznego, że to jest tylko po prostu dieta, je się troszkę inne produkty, które mogą być równie, smaczne jak tradycyjne. I że to nie musi wcale nic zmieniać w naszej relacji, a może czasem może nawet poprawiać taką relację i łączyć jakieś odkrywanie nowych smaków, odkrywanie nowych przepisów. Naprawdę można, nie trzeba rezygnować z żadnych produktów, smaków. Smaków, a wręcz je urozmaicać. Mi się wydaje, że ja po przejściu na weganizm wręcz zaczęłam odkrywać więcej połączeń. Ja w ogóle tyle siedzę w kuchni, ja wcześniej w ogóle ja nie umiałam gotować, ja pytałam się w ogóle jak ugotować makaron. Są naprawdę pyszne. Musicie je spróbować. To dziękujemy Wam bardzo, że mogliśmy wziąć udział w Cooking Challenge i chciałyśmy nominować Karolinę Sobańską, która pokazała nam ten świat weganizmu. Tak, i bardzo nas zainspirowała. Chcemy, żeby pokazała nam jakiegoś wegańskiego twista. Tak więc mam nadzieję, że dowiedzieliście się dużo o weganizmie. Tak, i widzicie, można żyć w zgodzie i roślinożercy, i mięsożercy. Tak więc dziękujemy Wam bardzo i smacznego. Cześć! Pa, pa.